Cześć, co to? To jest maska. Pochodzi z Imperium Skorpiona. Mogę zobaczyć? Znam się na antykach. No dobrze. Kogo to maska? Moja. To oryginalna maska Skorpiona, to znaczy, że pan jest Skorpionem. Hech, byłem. Robot grabarza ma kryształ. Nie pozwólcie mu uciec. Nara, frajerzy. Wracamy. Już? W kosmosie jest tak fajnie. Wody, ja się boję tu wiele razy. Masz wspomnienia z tym miejscem. Wynośmy się po prostu. Słuchajcie, musimy powstrzymać grabarza. A co możemy zrobić? Ma kryształy, Hyper jest w szpitalu, teraz może ich użyć. Ale nie zamierza tego zrobić. Co? Przed chwilą zadzwonił do mnie agent i powiedział, że grabarz tylko zbierał kryształy dla kogoś. Możemy jeszcze odzyskać. I tak musimy go spróbować pokonać czy coś. Super, jest jeszcze szansa zarobić. I uratować świat. Ale głównie dla kasy. Nie uwierzę wam. Na pewno sobie żartujecie. Wiem, że ratujecie z dobroci serca. Nie. Zapomnij. Wybacz dziecko, ale świat tak nie działa. Dobra, idę do siebie. Cześć, co to? Co to znaczy byłeś? Czemu nie jesteś? Powiedz mi coś o tym. Jak działa? Spokojnie, byłem, nie jestem. Po zakończeniu misji opowiem ci o tym. Karol wie, Kamil też, jedynie Hyper nie wiedział. Tylko proszę, nie mów nikomu o tym. Okej. A tak poza tym nie przejmuj się tym, co oni mówią. Mogą udawać, że będę tylko dla pieniędzy, ale w każdym z nich jest trochę dobra. Karol, musimy porozmawiać. Marcin dalej nie odpowiada. Ty niby skąd to wiesz? Intuicja. Co oni wyprawiają? Mówiłem. Kamil, chodź. Będę tłumaczył plan. Jak ty to robisz? Przypominam, działamy według planu. Kamil i ja idziemy po grabarza. A wy rozwalcie, ile się da. Tak, Karol, co robimy? Co proponujesz? Osłaniaj mnie, kiedy będę montował bomby. Dobrze. Hej, przeżytki, tu jestem. Pierwsza bomba jest. Kamil, bo miałem pytać, jak wygramy przemysł fabryki? Wątpię. Czemu? Praca za biurkiem nie jest dla mnie. Jeśli myślisz, że to praca za biurkiem, to się grubo mylisz. Bogactwo, latanie w kosmos, różne misje oraz najciekawsze dla ciebie, walka z różnymi wrogami naszej galaktyki. Jeżeli to prawda, przejmę fabryki, ale najpierw ty będziesz nadal zajmował się fabrykami, a po twojej śmierci lub kiedy zechcę, dopiero je przejmę. Ech, szkoda. Patrz, to on! Otrzymaliśmy wiadomość. To się włama. Nie pozwólcie mu się tu dostać. Trzecia bomba podłożona. Zajebiście, chodźmy do Krystiana, Kamila. Nie pozwólcie im się tu dostać. Chodźmy po grabarza. Stój!
Jesteśmy w sytuacji patowej. Ja mam bombę, wy macie broń. Jeżeli się zbliżycie lub strzelicie, to... To miało mnie zabić? Na razie. Co? Ech, to miało cię raczej unieszkodliwić. Wow, jak to zrobiłeś? Nie powiem. Proszę. Nie. Cieszcie się wygraną, ale oni dopiero zaczynają. Kulpysk! Każdy z was wykonał kawał roboty. Dostajecie swoje nagrody. Hyper, ty dostaniesz najmniej, ponieważ przez kontuzję niewiele zrobiłeś. Masz, Kamil, na zajawkę rzymskie fabryki SK. Przekazuję ci je w moim imieniu w dniu 20 czerwca. Okej! Okay. Ludzie, może zrobimy jakąś organizację do walki ze zagrożeniami naszej ziemi i naszego wszechświata. Grabasz mówi, że to nie koniec. Fajnie było walczyć. O, w końcu człowiek się rozruszał. Dobry pomysł, na mnie możesz liczyć. Ja odchodzę, nara. Nareszcie mogę ratować twojego ojca, Jacoba. Od tylu lat czekam. Gdzie mój ojciec? Obawiam się, że on nie wróci. Znaczy, jego dusza już nie istnieje. Niestety. A ty nie zamierzasz wrócić do młodszego ciała? Mam do ciebie prośbę. Jak umrę za wcześnie, to weź mi przywód do młodszego ciała i życia oczywiście. Tylko nie zrób tego za szybko. Okej, ale czemu nie teraz? Intuicja. Siema, Marcin. Cześć, Krystian. Przemyślałeś sprawę? Tak, dołączę do waszej grupy. Nawet pomimo tamtych wydarzeń. Mam pytanie. Jakie? Chcesz podrzucić tę pomyśl innym? Nawet możesz im. Nie sądzę, aby oni byli zadowoleni, ale okej.